Ja chciałem poinformować, że komisja skrutacyjna gotowa jest do rozdawania kart. Przepraszam, można prosić o uwagę? Panie ministrze, przepraszam. Proszę o spokój. Komunikat komisji skrutacyjnej. Szanowni państwo, każdy z państwa otrzyma 3 karty do głosowania. Oddzielnie oczywiście na każdego z kandydatów na inspektorów. Prośba o zakreślenie na każdej karcie. Mamy 3 warianty oczywiście. Za, przeciw, wstrzymał się. Prosimy o zakreślenie krzyżykiem kratki, która zgodna jest z państwa wolą. Prośba o niekreślenie więcej niż w jednej kratce, gdyż wtedy głos będzie nieważny. Słucham? Głosujemy na 3 listy, już powiedziałem to przed chwilą. I tyle. I prośba, żebyśmy skreślili tak, jak się w Totolotku kiedyś skreślało. Na krzyż po prostu i tyle. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozdawania kart do głosowania. Rozumiem, że siedzimy na miejscach, że będzie tak wygodniej. Obejdziecie nas. Się upewnię. Oprócz stołu prezydialnego ktoś jeszcze nie dostał wszystkich 3 kart? Wszyscy dostali już, tak? Jeszcze nie, dobra. Właśnie komisja zakończyła rozdawanie głosów. Teraz przystępujemy już do samego aktu głosowania. Wszyscy mają kartę. Nikt nie interweniuje, widzę. Dobrze.
Upewniamy się, czy wszyscy już oddali karty do głosowania. Dziękuję. Komisja jeszcze odda karty i przystąpi do przeliczenia. Tak, tutaj dyskutujemy w gronie prezydium. Proszę Państwa, ponieważ będzie prezentacja, to uznaliśmy, żeby jej nie przerywać, że chwilkę poczekamy, aż będą podane wyniki głosowania. Transport się kosztował.
Jest już komisja, proszę o zajęcie miejsc. Proszę bardzo, tutaj z miejsca pan Zbyszek udostępni swój mikrofon. Proszę przewodniczącą komisji o odczytanie protokołu. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, chciałam przedstawić wyniki tajnego głosowania. Głosowanie było w sprawie wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego zamiaru powołania na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie pana Jarosława Kowalczyka. W wyniku głosowania, w głosowaniu uczestniczyło 25 członków Rady Ochrony Pracy. Oddano 25 ważnych głosów, z czego 20 głosów było za, 1 głos przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. Jeżeli chodzi o tajne głosowanie w sprawie wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego zamiaru powołania na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie pani Małgorzaty Wojdy, w głosowaniu uczestniczyło 25 członków Rady Ochrony Pracy. Ważnych głosów oddano 25, w tym 16 głosów za, 8 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się. W tajnym głosowaniu w sprawie wniosku Głównego Inspektora Pracy dotyczącego zamiaru powołania na stanowisko Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze pana Jerzego Łabońskiego, w głosowaniu uczestniczyło 25 członków Rady Ochrony Pracy. Oddano 25 ważnych głosów, z czego 19 głosów było za, 2 przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim gratulujemy nowo powołanym okręgowym inspektorom. Myślę, że to stabilizuje sytuację w inspekcji. Również dziękujemy komisji za jak zwykle niezawodną i tutaj sumienną pracę. Widzę, że pan główny inspektor by chciał coś powiedzieć. Bardzo proszę. Ja dziękuję wszystkim za głosowanie. Chciałem powiedzieć, że odpowiem pani poseł na wszystkie zadane pytania pisemnie. I sprawdzę to, które pismo nie dotarło do pani poseł, bo mnie to po prostu nie poruszyło mnie, że jednak to pismo jakby dziś zaginęło w drodze. Także postaram się to przeanalizować i odpowiem jeszcze również pisemnie pani poseł. Przepraszam tutaj z mikrofonem troszkę zamieszanie. Dziękuję bardzo. No, zamykamy ten punkt głosowań. Jeszcze raz gratuluję wszystkim nowo umocowanym już w pełni, bo państwo pełnicie tę funkcję od pewnego czasu. Natomiast w tej chwili przystępujemy do realizacji kolejnego punktu i też jeśli Państwowa Inspekcja, Państwo są tak licznie, chcecie opuścić, to bardzo proszę, teraz chwileczkę poczekamy aż. Nie, tutaj bardzo proszę, pozwólcie się. Panie przewodniczący, ja chciałam zadać w sprawach różnych panu głównemu inspektorowi pytania. Pan mi powiedział, że mam zadać je w sprawach różnych, a tu inspekcja wychodzi. Pierwszy raz się zdarza na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, że przedstawiciele inspekcji nie są z nami do końca obrad. Dobrze, pani poseł, tu rzeczywiście wcześniej rozmawialiśmy, jeśli chodzi o inspekcję, to niezawodnie na wszystkich bez mała naszych posiedzeniach siedzą murą bardzo, bardzo licznie. Dzisiaj na pytanie wyraziłem zgodę, ale rzeczywiście, jeśli jest takie pani oczekiwanie, ja tak powiedziałem i ta zapowiedź odpowiedzi pisemnej nie wystarcza, bardzo poproszę pana inspektora o pozostanie ewentualnie, żeby ze wskazanym pracownikiem. Bardzo proszę, przechodzimy do punktu. A tu nalegasz, żeby jednak teraz zadać? Nie, zostaw.
Zostawmy, dobrze. Problematyka narażania na działanie smogu, zagrożenia i ochrona. Materiał przygotowany przez Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy. Jako pierwszego proszę pana Pawła Ciećko, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o przedstawienie informacji na ten temat. Panie Przewodniczący, szanowne panie, szanowni panowie, z wielką atencją przyjąłem zaproszenie na to spotkanie. Przedstawię państwu prezentację, w której odniosę się do tej części, do tej właściwości rzeczowej, którą zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na mocy ustawy zmienionej o Inspekcji Ochrony Środowiska z dniem 1 stycznia państwowy monitoring środowiska, gdzie jednym z jego elementów jest monitoring permanentny, ciągły jakości powietrza, przeszedł i jest we władaniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Plany co do stworzenia mocnej struktury i skonsolidowanej struktury państwowego monitoringu środowiska właśnie są realizowane. Szanowni państwo, czym jest smog? Smog to zlepek dwóch słów z języka angielskiego, to jest fog, czyli mgła i smog, czyli dym, to jest mgła przesączona czy przesiąknięta dymem. Generalnie definicja taka mądra jako smog aerozolowy, ten głównie, który u nas smog, zjawiska smogowe dotyczą li tylko i wyłącznie sezonu zimowego, tak zwanego sezonu grzewczego, jest tym zjawiskiem atmosferycznym, który powstaje w wyniku pierwotnej emisji pyłu i zanieczyszczeń gazowych do powietrza w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze w warunkach sprzyjających meteorologicznie, sprzyjających kumulacji tych zanieczyszczeń. To są cisze wiatrowe, to jest silna inwersja termiczna, czyli zimne powietrze niżej niż ciepłe. Nie mogą się przedostawać do wyższych warstw atmosfery zanieczyszczenia z tej niskiej emisji. Oczywiście zamglenia, no i średnia temperatura dobowa poniżej 5 stopni. Gdybym chciał powiedzieć państwu to bardzo takim językiem obrazowym, to emisję tą zanieczyszczeń do powietrza dzielimy na tą emisję antropogeniczną, czyli tą pochodzącą od nas, od ludzi. Ona powstaje w wyniku niskiej tak zwanej emisji. Niska tak zwana emisja to są nasze paleniska domowe i komunikacja samochodowa, czy pojazdy samochodowe, i tak zwana wysoka emisja też pochodzenia antropogenicznego. To są wszystkie duże kominy, elektrociepłowni, hut, czyli tak zwanego przemysłu ciężkiego. Jeżeli byśmy mieli, czy mogę wrócić na chwilę do poprzedniego slajdu. Szanowni państwo, normy dopuszczone, które obowiązują w tej chwili w naszym kraju, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem zawieszonym, tym pyłem tak zwanej grubej frakcji PM10, norma średnio w roku kalendarzowym nie powinna przekroczyć średniodobowa 40 mikrogramów w metrze sześciennym, a tak zwana 24-godzinna mierzona krokowo 50 mikrogramów, przy czym liczby przekroczeń zgodnie z normą w ciągu roku może być 35 dni kalendarzowych. Progi ostrzegawcze, które są przekazywane do społeczeństwa poprzez wydziały zarządzania kryzysowego, w tej chwili wynoszą ten pierwszy próg informacyjny, to jest 200 mikrogramów sześciennych, czyli można powiedzieć 400% średniodobowej normy, a ten próg alarmowy 300 mikrogramów, to jest 600% normy. Są miejscowości w Polsce, które mają znacznie wyższe te przekroczenia, i za chwilę państwu pokażę, jak wyglądają i skąd pochodzą te przekroczenia. Główne źródła zanieczyszczeń
pyłami i wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym, to jest zanieczyszczenie gazowe, które powstaje w wyniku tak zwanego niepełnego spalania, rakotwórczym benzoalfapirenem, to jak Państwo widzą, rolnictwo w 4%, energetyka, czyli jeżeli mówimy tutaj o przemyśle ciężkim, to jest 9%, a jeżeli byśmy się skupili na tym tak de facto ładunku największym zanieczyszczeń, to jest niska emisja z naszych palenisk, z naszych gospodarstw domowych, to jest ponad 50%, transport drogowy, różnie to kształtuje się, ale średnio przyjmuje się 10%, aczkolwiek w aglomeracjach miejskich trzeba powiedzieć, że z kolei w takich aglomeracjach jak aglomeracja krakowska, czy aglomeracja warszawska, poznańska, czy wrocławska, troszeczkę jest tam, odwracają się te proporcje zanieczyszczenia z pojazdów samochodowych, które jeżdżą po tych miejscowościach, po tych dużych miastach, sięgają nawet 24%, a wiemy, że miasta duże podłączone są do jednej rury, w cudzysłowie, czyli do elektrociepłowni, która dostarcza ciepłą wodę, bądź do, mają bardzo mocno rozwiniętą sieć gazową, więc wtedy ta niska emisja troszeczkę zaczyna spadać. Jeżeli chciałem tylko, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten wykres, który jest po prawej stronie w narożniku, to jest średnie stężenie benzoalfapirenu w latach 2009-2017. Benzoalfapiren, ten najgroźniejszy, jeden z 24, ale on jest tym wskaźnikiem miarodajnym węglowodorów aromatycznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ten, który mutuje nasze komórki. Widzą Państwo, to jest na poziomie średnio rocznie około 400% w całym kraju. W sezonie zimowym są miejscowości, gdzie stopień narażenia na benzoalfapiren sięga nawet 1800 czy nawet 2500%. Proszę o następny slajd. Szanowni Państwo, najbardziej szkodliwe czynniki, które zostały wyodrębnione podczas badań przez Światową Organizację Zdrowia, wskazują, że w Europie około 3% zgonów w całej Europie jest w wyniku zanieczyszczonego powietrza, z powodu chorób układu krążenia, i 5% związanych z rakiem płuc jest udowodnione, że mogą się to przyczyniać, czy przyczynia się do tego zła jakość powietrza atmosferycznego, którym oddychamy. Jeżeli 51% wywołuje u nas wtórne choroby, 46% brak aktywności ruchowej, palenie tytoniu 45%, 42% złe odżywianie, to proszę zwrócić uwagę, że 33% dokładają do tego zjawiska smogowe, więc bardzo wysoki stopień narażenia udokumentowany przez Światową Organizację Zdrowia. Oczywiście substancjami najbardziej szkodliwymi, które są przez nas do naszego organizmu się dostają, to jest benzen, tlenki azotu, tlenki węgla, dwutlenek siarki, pyły zawieszone o różnej średnicy, no i oczywiście ten benzoalfapiren. Powiem Państwu też to, co często nie jest publikowane w mediach, albo całkowicie wręcz przez media pomijane, jak komunikacja przyczynia się, ta antropogeniczna, zanieczyszczenie powietrza, komunikacja w pyły zawieszone, to ze ścierających się klocków hamulcowych, opon, czy też ze ścierającego się asfaltu nawierzchni, ale wtórną emisją, która powoduje dostarczanie dodatkowego pyłu, są zanieczyszczenia gazowe wychodzące z rur wydechowych, czyli związki azotu, tlenki czy nadtlenki azotu, które są podczas spalania paliwa napędzanego nasze samochody czy nasze pojazdy, przechodząc do wyższych warstw atmosfery pod wpływem reakcji fotochemicznej, następuje kumulowanie wokół tych cząsteczek,
cząstek stałych i one wtórnie spadają na ziemię. Szanowni Państwo, smog wpływa na nasze problemy z pamięcią, powoduje chorobę Alzheimera, wyższy poziom niepokoju, no astmę, raka płuc, przyczynia się w wyniku wtórnych chorób krążeniowych do udaru mózgu. To są dane Światowej Organizacji Zdrowia. Szanowni Państwo, jak wygląda to zanieczyszczenie średnio w naszym kraju? Jeżeli zwrócicie Państwo uwagę na ten górny lewy róg, tam mamy zanieczyszczenia powietrza pyłem, tej grubej frakcji pyłem PM10. Ten czerwony u góry wykres, czy ta linia czerwona łamana, to jest wartość maksymalna średnioroczna. W latach 2011-2017 nie ma aż tak istotnego regresu do 2017 roku, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że faktycznie radzimy sobie w pełni z poprawą jakości powietrza. Tak, i tutaj mamy też podaną wartość maksymalną. Jeżeli chodzi o wartość średnią w sezonie letnim, o tutaj wyraźnie ten wykres nam pokazuje i ten obok na dole, że nie mamy żadnego problemu w Polsce z jakością powietrza tylko i wyłącznie od miesiąca kwietnia do miesiąca września. W momencie, kiedy wchodzimy w sezon grzewczy, pojawia się u nas w cudzysłowie Pekin i Bangladesz w niektórych małych miejscowościach. Za przyczynę, z pełną odpowiedzialnością mówię, za przyczyną główną zanieczyszczenia ponadnormatywnego powietrza w naszym kraju jest niska emisja i brak bardzo mocnej i silnej reakcji ze strony samorządów terytorialnych, które odpowiedzialne są za wdrażanie programów ochrony powietrza. To jest takie niezwykle alarmujące. Jeżeli jeszcze, proszę Państwa, dołożylibyśmy do tego, nie ma tu wykresu, procent czy tak zwany wolumen odpadów, ilość odbieranych odpadów przez gminy z poszczególnych gospodarstw domowych, to w sezonie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym wolumen odpadów jest na poziomie 400 kg średniorocznie, a w sezonie zimowym, czyli w sezonie wrzesień, luty, marzec, praktycznie sięga zero. Ludzie palą odpadami w naszym kraju ze swoich instalacjach. Proszę Państwa, kolejny wykres, średnie narażenie. Kolejny wykres. Tak, narażenie pyłem PM2,5. Tę najdrobniejszą frakcją pyłu, która bezpośrednio, pył, który przenika do naszego krwiobiegu. Na tej cząsteczce pyłu znajduje się wszystko. To, co oblepione jest na tym cząsteczce, mamy również i metale ciężkie, mamy te, które bezpośrednio wnikają do naszego organizmu, zanieczyszczając go, ale przede wszystkim wchodząc w skład komórek, bo przecież dostarczamy, krwinka czerwona dostarcza tlen, przechodzi przez praktycznie każdą komórkę, więc zostawia w niej ślad. Jeżeli Państwo zwrócą znowu uwagę, on się potwierdza się całkowicie też ta sama śpiewka, co w przypadku pyłu PM10. One są skorelowane ze sobą. Sezon grzewczy to wartości, które nas nie niepokoją, ale dostarczają nam tego pyłu zawieszonego do naszego organizmu. Kolejny wykres. Szanowni Państwo, zanieczyszczenia rakotwórczym benzoalfapirenem, jeżeli zwrócą Państwo uwagę, to też z czego powstaje benzoalfapiren? Benzoalfapiren powstaje ze spalania głównie plastiku. Plastiku ludzie palą odpadami, nie tylko PET-ami, ludzie palą wszystko, co zawiera benzen. Środek, który jest tak de facto związek chemiczny, który służy do produkcji wszelakiego rodzaju syntetyków. Ludzie na przykład palą też odpadami w postaci ubrań. Coś, co ma domieszkę do naszej bawełny, to wszystko jest na bazie benzenu. Mało tego, niskotemperaturowe, tak zwane tlenie się w złych frakcji węgla dostarcza nam, niskotemperaturowe spalanie dostarcza nam również benzoalfapirenu do powietrza. A ten benzoalfapiren,
Można powiedzieć też, że benzoalfa-piren wydziela się przy momencie, kiedy grillujemy kiełbasę, ale są jego tak znikome ilości, że nam nie grożą. Norma, która obowiązuje w całej Europie i również w Polsce, to jest 1 nanogram na metr sześcienny. I on w sezonie letnio, wiosenno, letnio, wczesno-jesiennym, jego w ogóle praktycznie nie ma. Zmieścimy się w skali, a jeżeli Państwo zwrócą uwagę, że sięga czasami nawet 25 nanogramów, to znaczy, że mamy normę 2,5 tysiąca razy czy 2,5 tysiąca procent przekroczoną. Kolejny slajd. Szanowni Państwo, tak wygląda zagęszczenie i sieć naszych stacji monitorujących jakość powietrza. To są jedyne stacje, które dostarczają tak zwanego dowodu obiektywnego do zrobienia oceny jakości powietrza, abyśmy mogli tą ocenę jakości powietrza przesłać do Komisji Europejskiej. Żaden inny monitoring, który odbywa się na terenie gmin, nie jest monitoringiem wiarygodnym w 100%, tak jak monitoring państwowego monitoringu środowiska. Każda stacja, która jest zamontowana, która w całym kraju, to są koszty między 400 a 600 tysięcy złotych. To są laboratoria, które wzorcują urządzenia, które potwierdzają wyniki z urządzeń automatycznych. Rozwijamy tą sieć poprzez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Polsce. Dokładamy kolejne stacje monitorujące jakość powietrza, ale muszę powiedzieć Państwu, że cała Polska jest pokryta i spełnia wszystkie standardy nałożone przez nas aktami normatywnymi przez Komisję Europejską. Wszystkie nasze stacje automatyczne, ich wyniki są kontrolowane przez mierniki tak zwane manualne, abyśmy mogli wykluczyć absolutnie jakąkolwiek pomyłkę przy podawaniu informacji dla społeczeństwa, dla całej Polski. Jak Państwo widzą, najgorsza jakość tego powietrza jest w pasie Polski Południowej. Wynika to przede wszystkim z ukształtowania terenu. No, nie mamy tak dobrze jak nad morzem, nie mamy bryzy nocnej i bryzy dziennej. Ja sam jestem z Krakowa, więc wiem, o czym mówię. Mamy 1/3 roku cisze wiatrowe, czyli przez 1/3 roku nic nie mamy ruchu wiatru na południu Polski. Mało tego, nasza Wisła, czy Wisła w Krakowie, nie ciągnie mas powietrza tak jak Wisła w Warszawie, bo jest szeroka, powietrze przykleja się do Warszawy i Warszawa ma taki swój naturalny kanał do przewietrzania miasta. My niestety tego w Krakowie nie mamy, dlatego uchwała antysmogowa w Krakowie, pierwsza tego typu uchwała po Londynie w Europie, pierwsza tego typu uchwała na świecie, w nowożytnej, można powiedzieć, w XXI wieku, o zakazie palenia, używania paliw stałych od września tego roku wchodzi bardzo mocno w życie. Być może, ja mówię, z dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli mówić o gwałtownej jakości poprawy powietrza w aglomeracji krakowskiej po tym sezonie grzewczym, który będzie 19-20, ale fakt jest faktem, że cisze wiatrowe przypadają na sezon grzewczy w całej Polsce, mamy słabe wiatry i kumulują się zanieczyszczenia, nie rozpraszają się, nie przechodzą do wyższych warstw atmosfery. Szanowni Państwo, wyniki z naszych stacji monitoringowych są to jedyne wyniki państwowego monitoringu środowiska, podkreślam, bo on jest bardzo kosztowny, które służą do modelowania, czyli stworzenia modelu matematycznego i prognozowania zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Dzięki temu możemy społeczeństwo przynajmniej dobę wcześniej z największym prawdopodobieństwem ostrzec przed tym, jaka będzie jakość powietrza w naszym kraju. Wyniki te możecie Państwo online, czy każdy może te wyniki zobaczyć online na naszych stronach, na stronach internetowych, jak również i na aplikacji, którą każdy może ściągnąć na każdy telefon komórkowy, niezależnie od tego, w jakim on systemie działa. Mało tego, ta aplikacja może Państwa ostrzec przed tym, że może nie należy wychodzić z domu albo ograniczyć przebywanie poza domem. Powiem też coś, co jest mało popularne, a
też o tym bardzo rzadko się mówi. W Polsce żyje zwierząt domowych, które wyprowadzane są na pole, na dwór. Przepraszam. Na zewnątrz żyje około 10 milionów w naszych gospodarstwach domowych. Ja jestem też z wykształcenia weterynarzem. Zapadalność na nowotwory wśród naszych zwierząt domowych to jest około 40-80%. Przyczynia się do tego niewątpliwie jakość powietrza, więc wychodząc na pole trzeba zwrócić uwagę, czy jaką mamy jakość powietrza, bo ona nie dotyczy tylko nas, ale i też również naszych braci mniejszych, których mamy u siebie. Szanowni Państwo, dziękując za uwagę, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jedyną informacją wiarygodną, na podstawie której powstają oceny jakości powietrza i jedynym monitoring, który jest wiarygodny w Polsce, to jest państwowy monitoring środowiska robiony czy uaktualniany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To jest jedna z naszych części z naszej pracy. Drugą tą częścią jest oczywiście system kontroli podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska, ale to, co w tej chwili dla nas jest najistotniejsze, to wchodzimy w fazę, czy cała Polska wchodzi w fazę nowelizacji swoich programów ochrony powietrza. Tutaj odnoszę się do samorządów terytorialnych, do sejmików województwa małopolskiego. Ta nowelizacja programów ochrony powietrza, która będzie uchwalana przez sejmiki na nowo, może tylko i wyłącznie czerpać informacje z państwowego monitoringu środowiska. Tym na co dzień się zajmujemy, dostarczamy Państwu takiej informacji i na tym chciałbym zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję panu Pawłowi, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Proszę Państwa, dokonaliśmy tutaj pewnej korekty. Uznaliśmy, że wystąpienie Naczelnika Wydziału Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie pewnym naturalnym podsumowaniem tych naszych wcześniejszych referatów. Stąd w tej chwili poproszę przedstawiciela Głównego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pani profesor, proszę zapowiedzieć. Ja myślę rzeczywiście, że wystąpienie Urzędu Ochrony Konsumentów będzie takim, miało dużą wagę, bo będzie mówiło o całym społeczeństwie. I w stosunku do tego, co pan minister był uprzejmy powiedzieć, w tej chwili o ochronie środowiska, mamy oprócz tych braci mniejszych, mamy też siostry mniejsze. To znaczy człowiek w środowisku pracy, który styka się z tą samą gamą zagrożeń i specyfika jest tutaj innego typu i zagrożenie jest też znacząco większe. Dotyczy tych 8 godzin pracy niecałej doby, ale myślę, że warto na to spojrzeć właśnie z dwóch stron, bo dotyczy to tych samych obywateli. I dlatego nie będziemy powtarzać tego wszystkiego, co było w prezentacji pana ministra, natomiast w tej części dotyczącej smogu, w cudzysłowie, w miejscu pracy, prosiłabym panią dr Małgorzatę Pośniak, kierownika Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Instytucie, o krótką informację. Panie profesor, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ponieważ muszę iść na posiedzenie Komisji Środowiska, jest ze mną jeden z najlepszych fachowców w Polsce, pani dyrektor Basia Toczko, dyrektor Departamentu Monitoringu, ale ona zajmuje się tylko jednym wąskim wycinkiem. Reprezentuje również mnie w Komisji Europejskiej tylko i wyłącznie powietrzem. Gdy zajdzie taka potrzeba, oczywiście pani dyrektor Toczko odpowie, ale gdy zajdzie taka potrzeba, żebym odpowiedział cokolwiek na piśmie, panie przewodniczący, jestem do dyspozycji i chciałbym też, panie przewodniczący, zaproponować temat może na następną taką radę, którąś z kolei. To jest uciążliwość zapachowa, która występuje też na stanowisku pracy, a ona jest bardzo mocno powiązana również z przemieszczaniem się zanieczyszczeń zapachowych, jeśli chodzi o powietrze
którym oddychamy. Dziękuję bardzo. Tu z pełnym zrozumieniem podchodzimy do tego. Przepraszam, takie z pewnym rozbawieniem przyjąłem tą ostatnią propozycję, bo przyznam, że zawsze takim sygnałem alarmowym w jakimś środowisku jest komunikat, uwaga, coś tu śmierdzi. No, ale, gorzej, że jest... ale przynajmniej jest sygnał, że jest to jakieś zagrożenie. Ale to dziękujemy za propozycję. Myślę, że dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. Czy jakieś pytanie? Tak, proszę bardzo. Jedno pytanie do pana ministra. Co z miastami czy z uzdrowiskami, których jest no, smog, a płaci się opłatę klimatyczną? Bo to jest no, bardzo ważne, bo są opłaty klimatyczne, które nawet przekraczają tam w miastach czy w miejscowościach uzdrowiskowych no, powiedzmy rozsądne granice, gdzie, bo jeżeli 3,5 zł płaci się za opłatę klimatyczną, a tam występuje smog, no to chyba coś nie jest tak. I za co? I mówi wójt gminy, czy jakiś tam inny, czy ten prezydent, że wszystko jest okej. Okay. Więc tutaj prosiłbym o odpowiedź na to pytanie, bo pan stwierdził tu, że tylko państwo jesteście władni i państwo macie instrumenty, które stwierdzają, czy ten smog jest prawidłowy, czy nie. Bo tak to się powołują oni na swoje jakieś tam badania. Już odpowiadam. Odpowiadam tak kompetentnie i... Nie ma dobrej jakości powietrza w całej Polsce, dotyczy to również i miast uzdrowiskowych. Może ja podam kasus mojej Rabki, gdzie przez ładnych parę lat walczyłem z panią burmistrz Przybyło, kiedy ona zaklinała rzeczywistość, a ja mówiłem, że jest inaczej. Mówiłem też o Zakopanem, gdzie w Zakopanem jest najgwałtowniejsza poprawa jakości powietrza i Zakopane, jestem przekonany, że w najbliższych 4-5 latach będzie zdrojem. Dlatego, że rozwój geotermii podhalańskiej spowodował to, że właściwie nie ma przekroczeń, są już niewielkie w zimie. To jest też jaskółka, która w mojej ocenie wiosnę czyni. Jeżeli będziemy szli w tym dobrym kierunku i proszę sobie wyobrazić, ja mam synową też z Waxmunda, to są zaciekli górale i górale doszli do wniosku, że można poprawić jakość powietrza, bo to jest przeliczalne na dudki, więc to przemawia bardzo mocno do ludzi. Ale odpowiadając stricte na pana pytanie, nie, wojewódzki inspektor czy główny inspektor nie odpowiada za opłatę środowiskową. O ile mi wiadomo, w Polsce w ogóle nie jest opłacana, pobierana przez żadne miasto uzdrowiskowe opłata uzdrowiskowa, tylko są pobierane opłaty miejscowe tak zwane, czyli jest obchodzenie prawa. Zakopane przegrało proces, bo zaskarżył jeden profesor z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i przegrało proces i nie pobiera już tej opłaty. W przypadku na przykład samego Zakopanego, a to jest dość licząca się kwota, bo to jest około 12 milionów złotych rocznie z tego tytułu, z tak zwanej tej opłaty. Jeżeli ktokolwiek, którekolwiek miasto uzdrowiskowe pobiera opłatę uzdrowiskową, to robi to absolutnie nielegalnie. Tą opłatę uchwala Rada Gminy i tą uchwałę Rady Gminy podważa wtedy wojewoda i każe i tą uchwałę uchyla na podstawie wyników monitoringu jakości powietrza i zaklasyfikowania danej miejscowości w strefie, a wszystkie są w strefie C. Więc powtarzam, że opłata uzdrowiskowa pobierana w Polsce, oprócz oczywiście Pomorza, bo na Pomorzu jest inaczej. Przepraszam, byłbym gołosłowny. Tam jest bryza nocna i bryza dzienna i tam jest doskonałe przewietrzanie, ale gdzie indziej, mówię to o mojej, w cudzysłowie mojej Małopolsce, nie może być pobierana, ponieważ jest to wtedy nielegalnie pobierana opłata uzdrowiskowa. Co do opłaty miejscowej, czyli dodatkowego tak zwanego haraczu, czy myta, które są pobierane przez niektóre miejscowości, to należy zwracać się do wojewodów, bo to wojewodowie o tym decydują. Oni podejmują decyzję, czy ta uchwała nadaje się. Jeżeli jest wspomniane, że oczywiście opłata ta jest pobierana na podstawie między innymi jakości powietrza. Nie, proszę państwa. Tam, gdzie złej jakości powietrze jest, a w tej chwili jest w większości kraju, nie może być pobierana opłata uzdrowiskowa. I mówię to z pełną odpowiedzialnością.
Jeszcze dodatkowe pytanie, bo tam niektórzy powołują się na ustawę i wymienione są tam miasta w tej ustawie, które mogą, tak jak pan powiedział, dziękuję za to słowo myto, bo to jest chyba adekwatne do tej opłaty klimatycznej, bo to się nazywa opłatę klimatyczną. Czy ta ustawa w jakiś sposób to reguluje i czy ona ma podstawy w tym momencie? Staram się być pragmatyczny i kompetentny. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to w zakresie Ministerstwa Zdrowia i nie chcę wypaść na dyletanta. Dziękuję. Ja przepraszam, nie przerywam, bo widzicie państwo, jakie emocje budzi ten temat i problem. Zrozumiały, ja zresztą podobnie podchodzę, ale może pozwólmy dokończyć referentom i później rozpoczniemy dyskusję, jeśli państwo przystajecie na moją propozycję. Ale już ostatnie pytanie. Klimatyczna równa się uzdrowiskowa? Czy to jest to samo, to znaczne, jednoznaczne, panie ministrze? Nie, to nie jest jednoznaczne. Tu zdaje się pani jeszcze chciała coś z ministerstwa. Tak, szanowny panie przewodniczący, my jesteśmy przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i będziemy uczestniczyli też w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska. I co w związku z tym, czy tutaj... będziemy musieli... opuścić posiedzenie wraz z panem naczelnikiem. Mogę pozostawić panią radcę ministra, panią Grażynę Sztandera. A w tej chwili pani musi wyjść, tak? No jeszcze chwilę, tak? Natomiast... Dobrze, to prosimy, niech pani pozostanie tak długo, jak tak, pani może. Oczywiście. Natomiast też wyjaśnię, dobrze, że tutaj ustaliliśmy, że ministerstwo przekazało nam informacje, aha, natomiast no, nie deklarowaliście państwo chęci zabierania głosu. Czyli tu nie popełniła żadnego nie tak, to nie prosząc panią o głos, tak? Dobrze. Jeśli będzie pani miała ochotę, to tutaj oczywiście będziemy bardzo prosili, nie? Nim pani opuści, może właśnie tych parę słów jako resort, który z inspekcją współdziała, to będzie bardzo miło. Proszę państwa, w 2018 roku, 22 lutego, Polska otrzymała wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z wieloletnim nieodpowiednią jakością powietrza, jaka miała miejsce w Polsce. I od tamtego czasu Ministerstwo Środowiska wdraża szereg działań. Najważniejszym takim działaniem, które jako resort realizujemy, jest uruchomienie programu Czyste Powietrze, przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i również realizowany przez 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. I to jest najważniejsze działanie realizowane przez Ministerstwo Środowiska, które daje możliwość społeczeństwu walki z niską emisją. I program ma zasięg ogólnokrajowy, skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynku jednorodzinnym lokali z wyodrębnioną księgą wieczystą o zróżnicowanym poziomie dofinansowania. Maksymalna dotacja wynosi 90% wartości kosztów kwalifikowalnych, wyliczana od kwoty 53 tysięcy złotych dla grupy gospodarstw o najniższych dochodach do 600 złotych na jednego członka gospodarstwa domowego. Mechanizm dotacji w ramach programu Czyste Powietrze uwzględnia możliwość uzupełnienia korzyści beneficjenta o odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. I taka informacja, na dzień 31 stycznia podpisano 147 umów na kwotę ponad 1,5 miliona złotych. I największym zainteresowaniem programem wykazało województwo śląskie i Mazowsze, gdzie złożono odpowiednio ponad 3,5 tysiąca wniosków oraz na Mazowszu ponad 2 tysiące wniosków. I to taka najistotniejsza informacja i działanie realizowane przez tutaj ministra środowiska. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. Proszę pozostać tak długo, jak pani będzie mogła, jak będzie trzeba do innych obowiązków. Przyjmujemy to, a w tej chwili proszę o referat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, z uwagi na poprzedni referat pominę dużą część swojej prezentacji.
Skupię się tylko na części, która dotyczy miejsca pracy, bo smog stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników, tych, którzy są zatrudnieni na zewnętrznych stanowiskach pracy. Smog, czyli mieszanina szkodliwych substancji chemicznych i pyłów. W miejscu pracy pracodawca zgodnie z paragrafem 2 artykułu 207 jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. W przypadku tych zewnętrznych stanowisk pracy smog jest jednym z zagrożeń i w tym przypadku pracodawca musi ograniczyć szkodliwe działanie tych właśnie wszystkich szkodliwych gazów, par i aerozoli na zdrowie pracowników pracujących właśnie na zewnątrz. A jest to duża grupa ludzi, bo przede wszystkim policja, straż miejska, pracownicy porządkowi, ogrodnicy. Także no, jest kierowcy, jest to duża liczba pracowników, myślę, że około 500 tysięcy, na których musi być to zanieczyszczenie powodowane substancjami chemicznymi ograniczane. Jeśli chodzi o stanowiska pracy, to głównym takim elementem, który umożliwia nam rozpoznanie tych zagrożeń, są wartości właśnie najwyższych dopuszczalnych stężeń. Jest to kryterium, które umożliwia nam ocenę tych zagrożeń chemicznych i pyłowych. Jak Państwo widzicie na tym foliogramie, w przypadku właśnie pyłu zawieszonego, frakcji PM10 i PM2,5, nie mamy ustalonych dla stanowisk pracy odnośników, czyli odpowiednich wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, czyli tych stężeń średnich ważonych odnoszących się do 8-godzinnego okresu pracy, czyli zmiany roboczej i jednocześnie tygodniowego czasu pracy i całego czasu pracy pracowników podczas całego życia. Są to takie wartości, które nie powinny wywoływać szkodliwych efektów w stanie zdrowia pracownika, a także jego przyszłych pokoleń. Natomiast wartości te ustalone są dla wszystkich składników, które występują w postaci gazów czy par. I jak widać właśnie na tym foliogramie, są to wartości dużo, dużo wyższe niż te, które ustalone są dla powietrza atmosferycznego. Przykładowo na przykład benzen. Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia wynosi 1600 mikrogramów w metrze sześciennym, podczas gdy dopuszczalny poziom tej substancji w powietrzu atmosferycznym ze względu na ochronę zdrowia ludzi wynosi tylko 5 mikrogramów w metrze sześciennym, a więc jest 300-krotnie większy ta wartość. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że wartości ustalane dla pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy odnosi się właśnie do tego 8-godzinnego narażenia. Poza tym jest ustalane dla osób, które są osobami w wieku właśnie już dojrzałym, czyli powyżej 18 lat. I do załóżmy no, 60-65 lat są to osoby zdrowe, dopuszczone do pracy przez po odpowiednich badaniach przez lekarzy medycyny pracy. Stąd tak wielkie różnice w tych stężeniach. No niemniej są właśnie ustalone dla prawie że wszystkich składników chemicznych, które wchodzą właśnie w skład tego smogu i na podstawie pomiarów stężeń tych substancji w powietrzu na tych stanowiskach pracy dokonuje się oceny narażenia pracownika na substancje chemiczne.
i w zależności od wyników tych pomiarów pracodawca jest zobowiązany do wprowadzania odpowiednich środków prewencyjnych i te podstawowe to przede wszystkim ochrony zbiorowe, czyli różnego rodzaju systemy, prawda, wentylacyjne, czego na zewnętrznych, których na zewnętrznych stanowiskach pracy nie można stosować. W związku z tym pozostają środki organizacyjne, czyli skracanie czasu pracy w narażeniu. No i na końcu środki ochrony indywidualnej. To są właśnie te podstawowe środki, które w przypadku stanowisk pracy są stosowane. W przypadku zagrożeń smogiem, jak mówił mu poprzednik, no takie wyniki pomiarów najbardziej rzetelne i wiarygodne to te, które podchodzą z państwowego monitoringu. No niemniej coraz częściej za granicą, ale również u nas w kraju są stosowane przez osoby prywatne, jak również społecznościowe organizacje, różnego rodzaju takie czujniki do monitorowania powietrza i wyniki tych pomiarów są udostępniane ogółowi społeczeństwa poprzez różnego rodzaju środki przekazu. Dlatego też w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy został podjęty taki projekt badawczy, w którym koledzy dokonują oceny właśnie tych powszechnie dostępnych, niskokosztowych czujników do pomiarów smogu, a właściwie do pomiaru tych cząstek stałych, czyli frakcji PM10 lub PM2,5. Prowadzone są badania laboratoryjne, jak również na zewnątrz środowiskowe. I jak widać na tutaj tym wykresie, stężenia frakcji PM10 zarówno na ulicach, jak i w otoczeniu budynków są bardzo wysokimi, co nie oznacza, że to są tylko i wyłącznie te cząstki stałe, czyli frakcja PM10 czy też 2,5, bo czujniki te niestety poza tymi cząstkami mierzą również cząstki ciekłe, czyli parę wonną wszechobecną w powietrzu atmosferycznym, przez co bardzo często te właśnie pomiary pochodzące z tego monitoringu indywidualnego czy społecznościowego są bardzo zawyżone w stosunku właśnie do tych, które są przekazywane przez ten oficjalny monitoring Głównego Inspektora Sanitarnego. Więc myślimy, że dzięki temu tematowi zostaną wyeliminowane ze sprzedaży właśnie te niezbyt precyzyjne czujniki. Jak również może dojdzie do tego, że zostanie skonstruowany nowy dający bardziej wiarygodne wyniki pomiarów tych frakcji. Również celem właśnie tego projektu jest współpraca z różnymi organizacjami, osobami, które właśnie są zainteresowane budowami tych sieci monitorowania stężeń pyłu zawieszonego u nas w kraju, tych właśnie sieci społecznościowych, które za granicą są już bardzo powszechne. A żeby nie przynosiły one, żeby przyniosły korzyść naszemu społeczeństwu, a to właśnie konieczne jest prowadzenie takich prac i wybranie tych czujników, które będą dawały wyniki jak najbardziej wiarygodne. Jeśli chodzi o inne systemy, które mogą nas zabezpieczyć przed smogiem, ale tylko tym smogiem, który przedostaje się do pomieszczeń pracy, głównie chodzi tutaj o pomieszczenia biurowe, sklepy usytuowane w ruchliwych miejscach aglomeracji miejskich.
Można stosować różnego rodzaju powszechne, również u nas w kraju, oczyszczacze powietrza. Oceną tych oczyszczaczy zajmuje się również nasz instytut. Tutaj podaję na tym poliogramie wyniki jednych z takich badań. Jak Państwo widzicie, zapewniają ten akurat model i ten oczyszczacz zapewniał usunięcie frakcji PM10, maksymalnie zmniejszenie o 58%, a frakcji PM1, czyli tej jeszcze drobniejszej, o około 64%. I też dobrze, aby właśnie tego rodzaju oczyszczacze, które są coraz powszechniej stosowane przez prywatnych użytkowników, a także w przedszkolach, w żłobkach, głównie stają się coraz bardziej powszechne i są zakupywane zarówno przez dyrekcję tych placówek, jak również przez rodziców dzieci, które tam przebywają, żeby takie urządzenia również przechodziły odpowiednie badania, bo wiadomo, że na pewno nie wszystkie zapewniają odpowiedni stopień filtracji i nie oczyszczają w pełni tego powietrza zanieczyszczonego drobnymi cząstkami. Również musimy pamiętać, że te urządzenia muszą być odpowiednio konserwowane, muszą być wymieniane w nich filtry, bo jeżeli nie jest to robione, to będą one, mogą one powodować więcej szkód niż chronić nasze zdrowie. No i ostatnia ta ochrona, czyli środki ochrony indywidualnej w przypadku smogu, są to przede wszystkim ochrony dróg oddechowych i na ten temat przekażę Państwu informację na temat badań prowadzonych w Instytucie pani doktor habilitowana Agnieszka Brochocka, kierownik pracowni ochrony dróg oddechowych. Witam Państwa serdecznie. I właśnie tutaj, jak już się chronimy... Jeśli można, musimy, poproszę jak najbliżej do mikrofonu, bo tutaj nagrywane to jest. Musimy chronić się całościowo. I jeżeli wychodzimy na zewnątrz, w momencie, kiedy mamy przekroczenia smogu, to musimy niestety zastosować środki ochrony indywidualnej. Ostatnio na rynku pojawiły się półmaski antysmogowe, filtrujące, stosowane przez rowerzystów czy mieszkańców aglomeracji miejskich, które swoim wyglądem są trochę odmienne od półmasek standardowych stosowanych w różnych dziedzinach przemysłu. Tutaj na foliogramie, czy są to półmaski, które oczywiście nie mają znaku CE, nie zostały poddane ocenie zgodności na ocenie zgodności zgodnie z oznaczeniem CE, nie zostały przebadane laboratoryjnie, nie mają oznaczenia klasy ochrony. One są troszeczkę inaczej zbudowane, ponieważ jakby korpusem danej półmaski jest tkanina, dzianina bądź neopren. Nie jest to materiał połączony jednolicie z filtrem. One posiadają, jak tutaj możemy zobaczyć od strony lewej, światło nie będzie widać, mają dodatkowy filtr. I ten filtr jest zamocowany z korpusem półmaski, czyli z tą tkaniną dzianiną, tylko poprzez zawór wydechowy. I teraz my ściągnęliśmy z rynku te półmaski, które są dostępne komercyjnie, i zrobiliśmy podstawowe badania. Oceniliśmy je pod względem parametrów ochronnych i użytkowych. Przeprowadziliśmy 3 podstawowe badania dotyczące penetracji, czyli skuteczności materiału filtracyjnego, oporów oddychania, jakie one stwarzają dla użytkownika, oraz badanie całkowitego przecieku wewnętrznego. To jest badanie, które nam określa, jak półmaska jest doszczelniona do twarzy użytkownika.
czy nie występuje przeciek przez materiał filtrujący, czy nie występuje przeciek przez umieszczone w tej pomasce zawory wydechowe bądź jeden zawór wydechowy, jak również czy nie następuje przeciek wewnętrzny między częścią twarzową a twarzą użytkownika. To są jakby trzy główne aspekty oceniające całą konstrukcję półmaski. Bo proszę Państwa, to nie o to chodzi, czy półmaska, jeżeli ktoś założy półmaskę, która jest niedopasowana do twarzy użytkownika, to ona nie będzie stanowiła całościowej ochrony, ponieważ wszystkie cząstki zanieczyszczone, wszystkie cząstki występujące w powietrzu zanieczyszczonym nie przejdą przez materiał filtrujący, tylko przejdą bokiem i bezpośrednio dostaną się do układu oddechowego. Tutaj na slajdzie, też nie będzie pewnie widać, pierwszy wykres od strony lewej. Widzimy tutaj słupek koloru żółtego. Jest to pomaska antysmokowa nieposiadająca oznaczenia znakiem CE. I jej skuteczność ochrony jest powyżej najniższej klasy ochrony, czyli takim progiem maksymalnym jest 20%, czyli 20% cząstek może przejść przez materiał filtrujący. Natomiast tu widzimy, że tutaj przechodzi 23%, czyli te półmaski nie są w żadnej klasie ochrony. W stosunku do półmaski oznaczonej kolorem zielonym, jest to półmaska, która posiada oznaczenie znakiem CE i posiada odpowiednią klasę ochrony. Czyli tutaj widzimy, że w stosunku do tego kwadraciku żółtego ten zielony jest bardzo niski, czyli po prostu tutaj ta półmaska zatrzymuje najdrobniejsze cząstki. Bo chciałam powiedzieć, że to badanie to jest badanie aerozolem mgły oleju parafinowego i wielkość cząstki aerozolowej jest około 0,3 mikrometra. Czyli musimy pamiętać, że to jest bardzo drobna cząstka. I jeżeli materiał zatrzyma te drobne cząstki, to tym bardziej zatrzyma pyły PM2,5, 1 czy 10, które znajdują się w smogu. Kolejnym parametrem jest opór wdechu. Mamy tutaj po prawo kolejny wykres. I tutaj widzimy, że półmaski, które nie są oznaczone znakiem C, te opory oddychania mają bardzo wysokie. One prawie dochodzą do 300 paskali. Czyli w pewnym stopniu, w momencie kiedy człowiek aktywnie używa tego typu półmaski, w momencie kiedy ten oddech jest głębszy i szybszy, no to on się zaczyna dusić w tego typu sprzęcie, dlatego że to nie jest sprzęt, który jest wygodny pod względem oddychania. I ten na dole wykres dotyczący całkowitego przecieku wewnętrznego, oznaczony kolorem, słupek oznaczony kolorem żółtym, widzimy, że następuje przeciek na poziomie 35%, to jest bardzo dużo. Czyli tutaj w tych półmaskach przeciek następuje zarówno przez materiał filtrujący, przez całą konstrukcję półmaski, jak i również przez zawory wydechowe, które się w tej półmasce znajdują. Chciałam Państwu również przedstawić, że oczywiście w momencie, kiedy następuje smog, wystarczy, żeby zastosować półmaski filtrujące oznaczone znakiem CE najniższej klasy ochrony, klasy P1. Są to półmaski, które posiadają certyfikaty, które są ocenione zgodnie z normą zharmonizowaną dotyczącą półmasek filtrujących w zakresie najważniejszych parametrów odpowiadających za parametry filtracyjne i użytkowe. I te badania, które Państwu przedstawiłam, mają szczególnie istotny wpływ na sposób, na konstrukcję tej półmaski, na sposób połączenia wszystkich elementów wchodzących w skład półmaski, które odpowiadają za jej parametry ochronne. Propozycje działań w celu ograniczenia zawodowego narażenia na smog ze strony Instytutu
to jest to, iż należy przy doborze półmasek filtrujących kierować się ich zgodnością z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa ujętymi w rozporządzeniu europejskiego, w Parlamentu Europejskiego i Rady. Jest to nowe rozporządzenie wchodzące, które jest dnia 9 marca, natomiast w tej chwili już się kończy okres przejściowy dla tego typu wyrobów i to rozporządzenie zastępuje obowiązującą dyrektywę 686 dotyczącą środków ochrony indywidualnej. W związku z tym od 20 kwietnia tego roku cały sprzęt ochrony układu oddechowego należący do trzeciej kategorii musi posiadać badania typu UE wykonane zgodnie z tym rozporządzeniem. Należy również zintensyfikować działania prowadzone przez organy nadzoru rynku w ramach kontroli spełnienia przez środki ochrony układu oddechowego wymagań bezpieczeństwa zgodnych z tym rozporządzeniem. Chodzi o to, że po prostu tutaj są procedury oceny zgodności, czyli wyrób musi uzyskać certyfikat oznaczony znakiem CE, musi przejść określone badania, musi uzyskać certyfikat. Nad certyfikatem jest kontrola jakości produkowanych wyrobów, czyli w ramach uzyskanego certyfikatu co roku są kontrole jakości produkcji tych wyrobów. Również tutaj należy również uwzględnić, organy nadzoru rynku przy kontrolach powinny również uwzględnić wyroby, które są sprzedawane online. Dlatego, że właśnie ostatnio Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji też pobierał próbki do badań z rynku, ale to były w większości wyroby, które posiadały znak C. Oczywiście one były również wadliwe, nie spełniały zarówno wymagań prawnych, jak i technicznych, ale bardzo duży system nieocenionego sprzętu jest przy sprzedaży online. Również w Instytucie podejmowane są prace dotyczące opracowania i wdrożenia nowej półmaski filtrującej, która by zapewniała ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza występującymi w smogu, ale całościowo. Będzie to wyrób, który zarówno będzie chronił przed pyłami PM2,5 czy 10, jak również przed występującymi w nim gazami i parami, czyli węglowodorami aromatycznymi. Również proponujemy opracowanie zaleceń dostosowania środków ochrony układu oddechowego na zewnętrznych stanowiskach pracy. I do czasu wprowadzenia nowych półmasek i zaleceń wskazane jest stosowanie, tak jak już powiedziałam wcześniej, stosowanie półmasek co najmniej klasy pierwszej oznakowanych znakiem CE, ponieważ te półmaski, które nie mają znaku CE, są to półmaski drogie, nie spełniają wymagań, nie mają klasy ochronnej i w większości przypadków mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika niż jego ochronę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Paniom i w tej chwili poproszę już Pani. Jeszcze tak, bardzo proszę Pani Profesor, dobrze, przepraszam ja Pani. Na zakończenie chciałabym dodać do tego, że tutaj mieliśmy jak gdyby trzy moduły podejścia do tego smogu. Jeden to kwestia w ogóle oceny działania szkodliwego, toksykologicznego, określanego w skutkach już odległych u ludzi badań, ale także na komórkach zwierzęcych, których możemy w hodowlach komórkowych możemy takie efekty uchwycić. A drugi obszar, jeżeli już chodzi o ochronę, no to jest to, co jest domeną tutaj pana doktora Jakubika Szymona, który jest z nami, właśnie te oczyszczacze stosowane w pomieszczeniach zamkniętych i monitorowanie takie w trybie, że tak powiem, społecznościowym, bo nad tym też trzeba zapewne zapanować, żeby nie siać paniki tam, gdzie ona nie jest uzasadniona, a dawać informacje tam, gdzie rzeczywiście jest to na granicy zagrożenia i warto się tym zająć. Bo najważniejszy jest ten system państwowego nadzoru i tutaj przez Inspekcję Ochrony Środowiska znakomicie realizowany, ale jeżeli ludzie
sami chcą sobie sprawdzić w swojej okolicy, to niech mają taką możliwość, tylko żeby to był przyrząd, który rzeczywiście mierzy to, o co chodzi, a nie wyciąga tylko pieniądze z kieszeni ludzi i daje pseudoinformacje i związaną z tym jakąś nieuzasadnioną panikę. I to jest ten pierwszy bardzo ważny etap i tutaj z pracami pana doktora wiążemy dużą nadzieję. I drugi obszar to już jest, jeżeli tam to wszystko nie zadziałają, te oczyszczacze, no to są środki ochrony indywidualnej układu oddechowego i tutaj bardzo zostały przez Komisję Europejską podniesione wymagania w stosunku do tych środków. Przedtem można było je częściowo do pewnego stopnia ochrony produkować prawie bez kontroli na oświadczenie producenta. W tej chwili one weszły do bardzo wysokiej grupy i wymagają wszystkie badań laboratoryjnych. I w kontekście tego ten żywiołowy ruch, głównie no rowerzystów w tych niesłychanie atrakcyjnych półmasach z jakimś tam smokiem albo jakąś gwiazdą, ośmiornicą, które krążą po tych ścieżkach, no to oni kupują, te ochrony są bardzo drogie, to do 300 zł. No ale to jest trendy, to jest fason. Tylko że chronić to nie chroni absolutnie i właściwie psuje rynek, bo tworzy takie wrażenie, że coś takiego istnieje i nie trzeba tego kontrolować. Więc myślę, że taki system w tym zakresie przebadania, udowodnienia, jak one działają. Widzieliśmy, że one nie dość, że nie chronią, przepuszczają to, to jeszcze dodatkowo są obciążeniem dla człowieka. Więc wydaje mi się, że ta świadomość ogólnospołeczna powinna być kształtowana właśnie poprzez wiarygodne wyniki, żeby tam później skoncentrować środki działania i osiągnąć skuteczny efekt, a nie tylko taki szum medialny wokół tego. Także taka była intencja, panie przewodniczący, tej prezentacji. Bardzo dziękuję. To podsumowanie jakby uświadomiło mi tym bardziej no, konieczność, czy wzbudziło moje zaciekawienie, co nam na ten temat powie Urząd Ochrony Konsumentów. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, dziękujemy bardzo za zaproszenie na to bardzo interesujące posiedzenie. Wśród wielu kompetencji, jakie posiada w obszarze nadzoru rynku prezes urzędu, podejmuje on również działania związane z mające na celu eliminowanie z obrotu środków ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dostępnych dla konsumentów. I tutaj mamy na myśli głównie te półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Zadania te są realizowane przez urząd wraz z Inspekcją Handlową, która prowadzi kontrolę na rynku. Na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, która to ustawa została w połowie zeszłego roku dostosowana właśnie do rozwiązań rozporządzenia unijnego nr 425 z 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej. W ciągu ostatnich dwóch lat, to jest w 2017 roku i w 2018 roku, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił dwukrotnie wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli półmasek filtrujących. Półmasek, które są dostępne na rynku i które mogą być używane oczywiście zarówno w zakładach pracy, jak i przez konsumentów. W tym przekazano do badań laboratoryjnych próbki takich półmasek w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście zapewniają one tą właściwą ochronę przed pyłami. Badania przeprowadziło dla nas Laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na zgodność z przywoływaną już tutaj normą PNEN 149 sprzęt ochrony układu oddechowego. Podczas badań sprawdzono, tak jak tutaj też wspominali przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, sprawdzono te trzy kluczowe parametry decydujące o tym, że właśnie ta półmaska właściwie chroni użytkownika, czyli
czy materiał filtrujący przepuszcza te szkodliwe pyły, czy można swobodnie oddychać w takiej półmasce oraz czy można ją właściwie dopasować do twarzy użytkownika. W 2017 roku przebadano 10 modeli takich półmasek, z czego dwa modele okazały się niezgodne z wymaganiami, czyli nie chroniły użytkowników właściwie, a trzy były niewłaściwie oznakowane. Pod koniec 2018 roku również skontrolowano tym razem 21 modeli, badając 15 modeli w laboratorium Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Tym razem łącznie zakwestionowano 11 modeli, w tym 6 pod względem konstrukcyjnym, a 5 pod względem formalnym, czyli również były niewłaściwie oznakowane. W trzech przypadkach dotyczących wykrytych niezgodności formalnych przedsiębiorcy podjęli działania naprawcze, natomiast akta dotyczące 8 półmasek zostały przekazane przez inspektorów Inspekcji Handlowej do urzędu w celu wszczęcia postępowań administracyjnych. Chciałam tutaj zaznaczyć, że urząd łącznie na badania tych 25 modeli półmasek przeznaczył prawie 266 tysięcy złotych brutto. Oprócz działań na rynku podejmowane są również kontrole na granicy we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. I w 2018 roku wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali 3 opinie stwierdzające niespełnianie przez półmaski importowane z krajów trzecich wymagań rozporządzenia unijnego 425 z 2016 roku, łącznie nie dopuszczając na rynek Polski prawie 6 tysięcy sztuk tych kwestionowanych masek. Jednocześnie urząd prowadzi działania informacyjne i na początku 2018 roku oczywiście zaprezentowano wyniki pierwszej kontroli podczas konferencji prasowej oraz opracowano i udostępniono na stronie internetowej urzędu poradnik dla konsumentów właśnie dotyczący kupowania półmasek filtrujących. Natomiast 14 lutego 2019 roku również odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyniki drugiego projektu. Materiały z tej konferencji dostępne są również na stronie internetowej urzędu. I na koniec chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę Szanownej Rady na trzy wyzwania, które naszym zdaniem stoją w tym obszarze przed urzędem, a więc po pierwsze dostępność środków finansowych na badania oraz ustawiczne podnoszenie kwalifikacji naszych inspektorów Inspekcji Handlowej, bowiem no, utrzymanie stałego poziomu kontroli i zwiększanie badań laboratoryjnych przy tak szerokim zakresie, jaki obecnie ma Inspekcja Handlowa i urząd bez jakby dodatkowych środków jest bardzo trudne. Po drugie, wspomniane tutaj już kontrole wyrobów oferowanych w internecie. Też jest to problematyczne ze względu na niedostosowanie jakby procedur kontroli oraz procedur pobierania próbek do tego właśnie kanału dystrybucji. I po trzecie, innowacyjne materiały i wyroby, które w przedsiębiorcy wprowadzają do obrotu, jak na przykład chusty antysmogowe, które trudno czasami zakwalifikować lub stwierdzić, które wymagania jakby prawno-techniczne mają tutaj zastosowanie lub które normy powinny spełniać takie wyroby. I to wszystko z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. W tej chwili otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto chciałby z członków Rady zabrać głos? Bardzo proszę. Dzisiaj widzę niezawodnym dyskutantem. No, dzisiaj jestem chyba niezawodnym dyskutantem, ale no, temat, panie przewodniczący, droga Rado, jest dosyć, mimo że jest dosyć mało nas, ale temat jest dosyć interesujący i ważki.
ten temat rzeczywiście powinien być poświęcony dłużej i no, chyba było za dużo referatów, chociaż powiem szczerze, z tych referatów jestem bardzo zadowolony, dlatego że wiedza przybliżona nam dzisiaj no, jest wiedzą olbrzymią. To, co nawet powiedział główny inspektor środowiska, czy wszyscy państwo pozostali, no to dla mnie jest to wiedza, no, którą no, no nie miałem. No, przyznam się szczerze, nie miałem i większość z nas też nie posiada. A problem, zagadnienie jest smogu, jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowątkowym. Z jednej strony mamy twarde dane dotyczące śmiertelności, które liczymy w dziesiątkach tysięcy, bo tutaj takie danymi dysponujemy, mogliśmy, a z drugiej strony mamy koszty, no, które też moglibyśmy liczyć w dziesiątkach miliardów, chociaż tutaj powinniśmy je ponosić i powinniśmy te koszty ponosić, ale też zastanowić się i zdać sobie sprawę, jakie podjąć konkretne działania. Bo wysłuchując tutaj znakomitych prelekcji, powinniśmy w całościowo włożyć w te zagadnienia smogu, jak i tylko powiedzieć, jak pracownicy na co dzień się z tym borykają. Bo to jest kwestia nie tylko ludzi ze środowiska, ale również, tak jak to powiedziano, nas wszystkich. Bo to smog dotyczyć będzie nas wszystkich i dotyczy nas wszystkich. Sami żeśmy tu usłyszeli, ile osób choruje, które przebywają na zwolnieniach L4. Wreszcie 50 tysięcy osób umiera rocznie. Ja nie wiem, czy te dane są prawdziwe, czy one są zawyżone, czy one są zaniżone. Podejrzewam, że te dane mogą być nawet zaniżone, bo w samym Krakowie słyszałem, że jest 7 tysięcy, więc nie wiem, czy to jest prawda. Przepraszam, mogę się mylić, ale takimi danymi niektórzy tutaj dysponowali i tak mówili, że to jest 7 tysięcy. Ja wiem, że każda śmierć to ogromne koszty społeczne, a umierają jeszcze również pracownicy, którzy są czasami pracownikami niezastąpionymi, bo to czasami to też ich, no, dotyczy każdego z nas. Innym zagadnieniem, które tu poruszano, jest problem używania przez nas no, paliwa, jakie używamy w domach, w ośrodkach. I tutaj powiedzmy, że pochyliłbym się akurat nad tymi osobami najmniej zamożnymi. Dlatego, że te osoby najmniej zamożne używają najgorszego paliwa z możliwych. A odpowiedzialność społeczna, mi się wydaje, polega chyba na tym, aby państwo nie pozwoliło, aby walka z ogromnym zagrożeniem była tylko odpowiedzialnością najmniej zamożnych. Bo tak to się odbywa. Ja nie będę mówił już o kopciuchach, jak to niektórzy nazywają, o tych wszystkich innych, bo moglibyśmy tutaj ten temat pociągnąć. A dzisiaj, no, nie, że tutaj nas ogranicza czas, ale nawet powiedziałem, że nie będę tutaj kłaniał się nawet panu Markowi. Swoje opracowanie dam chyba tylko do tego, żeby było do stanowiska. Ale to, co mówię, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć tak w skrócie. Ta społeczna odpowiedzialność wymaga także od nas wsparcia pracodawców. Ja to mówię z całą świadomością jako związkowiec. Bo żeby każdy mógł też zabezpieczyć swoich pracowników, żeby pracowali bezpiecznie i zdrowo. I tutaj powinniśmy przyjąć jakieś rozwiązania ustawowe, żeby to nie było tylko dzisiaj gadanie, ale również system finansowania, który powinniśmy opracować, bo wydaje mi się, że bez systemu finansowania i bez systemu ogólnego rozwiązania tego problemu w Polsce będziemy tylko rozmawiać. Tu musi być chyba przyjęty plan albo rządowy, albo jakiś inny, bo to dotyczy całości społeczeństwa. To jest to, co pani powiedziała. Dotyczy to od, nawet jak tu pani powiedziała, policjantów, nauczycieli, każdego z zawodów, którzy mają, uczestniczą w tych elementach. Oczywiście ja nie mówię, że tutaj państwo nic nie robi, bo tutaj trzeba powiedzieć też, że państwo emisje zagrożeń poczynia duże,
duże nakłady na emisję zagrożeń, chociażby w transporcie miejskim, w innych transportach niskoemisyjnych, mówię tu o elektrycznych już rozwiązaniach, czy autobusach, czy jakichś innych. Ale to powinno być jeszcze bardziej, powiedzmy, nałożony nacisk na to i powinny być jeszcze bardziej większe rozwiązania. Jeżeli myśmy dzisiaj podjęli ten temat, to chciałbym, żeby ten temat był rozwiązany, tak jak powiedziałem wcześniej, nie tylko w roku wyborczym, że pozostaniemy tam, jakieś powiemy sobie, zrobimy jakieś tam ustalenia, napiszemy jakieś tam lepsze lub gorsze stanowisko, ale to powinno być przygotowane. Ja przepraszam, że mówię o tym roku, o roku wyborczym, bo tak czasami jest, ale ten projekt powinien być ponadczasowy i nie tylko ograniczać się do roku wyborczego, ale powinien być to walka ze smogiem powinna być ponadczasowa i projekt powinien być długofalowy. I to powinno nam przyświecać, bo to, co zostawimy naszym dzieciom czy wnukom, to będzie o nas świadczyło. Ja może mówię to w ostrych słowach, panie przewodniczący i Wysoka Rado, ale o tym się mówi, zrobiliśmy wielkie konferencje, zrobiliśmy tego, tylko że czasami oprócz tych konferencji, że wygłosimy ładne referaty, nic potem nie zostaje. A ja wolałbym czasami mniej referatów, chociaż ja uważam, że bardzo dzisiaj dosyć dobrze było wszystko przygotowane. Za to prelegentom i wszystkim dziękuję. Tutaj chylę czoła, bo jest to duży zakres. Jak również chylę czoła za podjęcie tematu, bo tego tematu jeszcze nie było. I uważam, że tym tematem powinniśmy się częściej zajmować, bo to dotyczy pracowników, a pracownicy, którzy idą na L4, no to wiadomo. I myślę, że te wezwania, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, powinniśmy sprostać w jak najkrótszym czasie. No już kończę, pani poseł. Pani poseł patrzy na zegarek. Już kończę. Powinniśmy zająć się w jak najkrótszym czasie i tak jak powiedziałem, powinniśmy to monitorować i w najbliższym czasie zaprosić również głównego inspektora ochrony środowiska, żeby powiedział, co od tego czasu zrobiono, bo powiedzmy ten referat mnie w dużej tej uświadomił, bo chociażby dzisiaj zwrócono mi uwagę, co jest opłata klimatyczna, co jest opłata taka, co jest opłata taka. I może się okazać, że my mamy w ustawach opłaty, które nijak się mają do rzeczywistego prawa. Powinniśmy to też rozwiązać. Także dziękuję Wysokiej Radzie za wysłuchanie i za przydługawe takie moje gawędzenie. Kokieteria. Natomiast czy ktoś jeszcze chciałby? Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, ja bardzo krótko, ale ponieważ pani profesor, w wypowiedzi pani profesor wybrzmiał chyba taki najważniejszy wniosek i taka najważniejsza chyba intencja, którą w mojej ocenie powinniśmy zawrzeć w stanowisku, a mianowicie to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że wartości dopuszczalnych stężeń składników smogu w środowisku pracy i w powietrzu atmosferycznym są drastycznie się rozjeżdżają, to znaczy w środowisku pracy są tak znacznie wyższe, 2-3-krotnie, że tutaj jednak chyba najważniejszym wyzwaniem jest to, żeby pracodawcy i służby BHP po pierwsze miały świadomość tego, żeby jednak ten pracownik był chroniony i po drugie, żeby mieli świadomość to, o czym powiedziała pani doktor i w ogóle rewelacyjna edukacja, jakie są maski. Ja sama nie zdawałam sobie sprawy, że w ogóle są takie różnice, jeżeli chodzi o jakość w ogóle, o no, te rodzaje wszystkie, żeby właśnie służby BHP miały świadomość, jakie są, jak z tego korzystać i tutaj chyba takim wyzwaniem jest ta edukacja, żeby gdzieś była taka dostępna, prosta informacja właśnie, gdzie można je dostać, jak je stosować i żeby po stronie i służby BHP i pracowników również była taka wiedza, żeby mieli świadomość, że mają prawo wymagać takich produktów od swoich pracodawców. Także to jest w ogóle dziękuję, rewelacyjne materiały i myślę, że jadąc na rowerze też powinniśmy mieć świadomość jako konsumenci, że powinniśmy też sobie
kupić może nie tyle ładne, ale takie skuteczne maski, żeby... Dziękuję bardzo. Czy mogę już traktować listę mówców za wyczerpaną? Jeśli tak, to ja tylko tak podsumuję. Przepraszam, tu kolega przedmówca. Słyszeliśmy dzisiaj o wszystkich odmianach smogu, a na koniec jeszcze usłyszeliśmy o smoku wyborczym. Natomiast, mówię o smoku wyborczym, tylko o roku wyborczym. Natomiast proszę pozwolić mi skończyć. Ja panu nie przerywałem. No rany boskie. Więc dokończę. Ja mam nadzieję, że my jako Rada nie jesteśmy zaangażowani w żaden sposób w kampanię wyborczą i stąd jestem spokojny, chociaż nie da się ukryć, że tu pewne kwestie polityczne w jakiś sposób się odbijały na naszym funkcjonowaniu. Wierzę, że w tej chwili się to już w końcu uspokoi i za to wszystkim Państwu dziękuję. Natomiast wracając do tych tematów, które Pan podjął, okazuje się, że pozornie wydawałoby się błahe, no to, ta nasza rada o stresie, czy ta później o zaufaniu społecznym. Wydawałoby się pozornie niespecjalnie jakieś ważne czy istotne. Z chwilą, kiedy zgłębiliśmy temat, to okazywało się to dla nas zaskakująco ważne, istotne, czyli w takim sensie edukacyjnym, nie tylko to dzisiejsze spotkanie, ale te każde poprzednie, myślę, jest niesłychanie cenne, a tym bardziej później te nasze stanowiska stanowiące pewną jakby puentę i wnioski na pewno mają swoją wartość i będzie można do nich się odwoływać. W każdym razie zalecenia, które tam zawrzemy, też są, no taka jest misja Rady Ochrony Pracy, właśnie wskazywanie odpowiednim resortom na pewne istotne, czasem przeoczone przez nich sprawy i zwracanie uwagi na konieczność realizacji pewnych zadań. Także tutaj dokładnie wpisujemy się w tę swoją misję, za którą bardzo dziękuję wszystkim nam, którzy się w to angażujemy. A w tej chwili zamykam już ten punkt i otwieramy sprawy bieżące. Informacja, że następne posiedzenie Rady 12 marca we wtorek o godzinie 11. Salę podamy w zawiadomieniu. I jeszcze prośba pani Bożeny, przewodniczącej zespołu do spraw skarg. Posiedzenie odbędzie się jutro, to jest we środę o godzinie 10.15, na które zapraszamy wszystkich członków Rady. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad. Aha, i przepraszam, co ja mówię. Specjalnie zatrzymałem pana głównego inspektora. Troszkę oderwałem się od rzeczywistości. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Na wstępie dzisiejszego posiedzenia Rady oglądaliśmy film, który nam zaprezentowała Państwowa Inspekcja Pracy. I tam było takie zdanie, że Rada Ochrony Pracy jest organem nadzorującym Państwową Inspekcję Pracy. I ja, wykorzystując ten fakt, chciałabym zadać trzy pytania. Przede wszystkim chciałabym zapytać głównego inspektora pracy o to, czy spór zbiorowy w Państwowej Inspekcji Pracy został zakończony. Na poprzednim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, przypomnę, 15 stycznia, pan inspektor Minkowski zapewniał nas, że do początku lutego będzie podpisane porozumienie kończące spór i właściwie sprawę można uznać za zakończoną. W związku z tym moje pytanie, czy tak się stało? To znaczy, czy główny inspektor pracy podpisał porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy? I czy możemy jako Rada Ochrony Pracy uznać, że strony osiągnęły wreszcie konsensus? Jeżeli tak, to czy moglibyśmy jako Rada Ochrony Pracy otrzymać kopię tego porozumienia? Pytanie drugie dotyczy informacji, które ukazały się w Gazecie Pomorskiej z 22 stycznia. Gazeta ta opublikowała ciekawą informację o ruchach kadrowych w Państwowej Inspekcji Pracy. Zostały tam zawarte informacje między innymi o zmianie na stanowisku kierującej oddziałem w Słupsku. Obecnie kieruje tam tym oddziałem pani
Anna Boba, która zastąpiła na tym stanowisku pana Dariusza Smolińskiego. Pan Dariusz Smoliński pełnił, czy był kierownikiem od przejścia na emeryturę z tamtego oddziału pana Romana Giedroycza, ale także w tym artykule były informacje o pani Annie Mrowińskiej. O pani Annie Mrowińskiej pisał Fakt w 2017 roku, przedstawiając czy podając ją jako przykład wśród byłych działaczy PiS kariery dzięki przynależności politycznej, ale do tego nie będę wracała, to państwo jak będą chcieli, to sobie odnajdą. Natomiast w ubiegłorocznych wyborach samorządowych pani ta kandydowała na prezydenta miasta Słupsk, a teraz została zatrudniona w GIP-ie. I moje pytanie, na jakim stanowisku została zatrudniona pani Anna Mrowińska? Jak wyglądał proces rekrutacji? Ja prześledziłam BIP i tam niczego nie znalazłam, jeżeli chodzi o proces rekrutacji tej pani. Jakie zadania zostały pani powierzone i jakie funkcje w przyszłości pan dla tej pani przewiduje? Jedno pytanie zadałam dotyczące sprawy lubelskiej. Nie będę się tutaj jeszcze raz o to pytała, ale rozumiem, że tą szczegółową informację także otrzymam. No i pytania dotyczące wynagrodzenia osób, które ukończyły w grudniu 2018 roku ten specjalny kurs inspektorski oraz rozliczenia czasu pracy. Ja tych odpowiedzi nie otrzymałam. Bardzo bym prosiła o szczegółowe informacje. Jeżeli czegoś pan główny inspektor pracy nie może nam szczegółowo dzisiaj powiedzieć, to bardzo bym prosiła o szczegółowe informacje na piśmie. Jeśli można, panie inspektorze, przepraszam. Ja nawet w imię pewnej powagi Rady bardzo proszę o szczegółową odpowiedź na piśmie. Wysłuchał pan wszystkie pytania i sądzę, że w ten sposób będzie o wiele stosowniej i właściwie, jeśli tak się zachowamy. Czy jeszcze jakieś pytania do pana i głównego inspektora są? Nie widzę, wobec tego dziękuję. Zamykam posiedzenie Rady. Do zobaczenia 12 marca.